To mój dom rodzinny. Tu wszystko zaczęło się 5 września 77 i tu się skończyło. Wówczas po raz ostatni widziałem ojca. Schleyer. Była 8 rano. Później odleciał do Kolonii. Cztery ofiary na rogu Stadtstraße. Prawdopodobnie dwóch kierowców. W zamachu zginęły cztery osoby. Wśród zabitych nie ma doktora Schleyera. Pojazdem jechał prezes niemieckiego Związku Pracodawców Schleyer. 10 minut temu usłyszeliśmy, że nie ma go wśród ofiar. Historia z Niemiec rodem. Był przyzwoitym człowiekiem, w całym znaczeniu tego słowa. Można było na nim polegać. Byliśmy przeciwnikami, gdyż szczycił się swoją przeszłością w korporacji z obowiązkową menzurą i w SS. Był spokojny. Świetnie słuchał i błyskotliwie odpowiadał. To były jego cechy charakterystyczne. Zawsze robił wrażenie zaciekawionego. Wielu widziało w nim uosobienie przemysłu i wielkiego kapitału. Hans Martin Schleyer, okrzyknięty przez prasę bossem bossów, na wielu działał jak płachta na byka od czasu ostrych starć na tle układów zbiorowych w latach 60. Uważam to za działanie w obronie własnej. Gdy w roku 1977 Schleyer zostaje zamordowany przez oddział frakcji Czerwonej Armii, przestaje się liczyć jego życie, praca i kariera. Gwałtowna śmierć przyćmiła wszystko. Jesienią 1933 roku Hans Martin Schleyer rozpoczyna studia prawnicze w Heidelbergu. Wcześniej był uczniem gimnazjum w Rastatt i bardzo młodo wstąpił do Hitlerjugend. Później napisze: w szkole musiałem bronić swoich narodowo-socjalistycznych przekonań wobec przewagi inaczej myślących ludzi, mających powiązania na najwyższych szczeblach władzy państwowej. W domu rodzinnym Schleyera ceni się cnoty mieszczańskie i narodowe, surowość i dyscyplinę. Takie było środowisko urzędników. Mój dziadek był sędzią, między innymi sądu rejonowego w Gernsbach. Dziadek był bardzo oschły. Zawsze trzymał mnie na dystans. Miałem wrażenie, że jest nieco surowy. Matka miała dwoje dzieci, syna i córkę. Nie do końca radziła sobie w życiu, ponieważ mąż, jej zdaniem, zbyt mało zarabiał. Tak twierdziła. Nie miał łatwego życia, musiał podporządkować się ojcu i grzecznie to robił. Od 1931 roku środowisko studentów Heidelbergu zdominowała mała, radykalna grupa narodowych socjalistów. Nazistowska awangarda prześladuje profesorów żydowskiego pochodzenia i o socjaldemokratycznych poglądach chce Ludowego Sojuszu Robotników i Studentów, protestuje przeciwko duchowi liberalizmu oraz tradycyjnej atmosferze Heidelbergu. Cisza. Przygotowuje się salamander na cześć szczęśliwego przebiegu zakrapianego semestru. Ad exercitium salamandris. Raz, dwa, trzy. To były początki narodowego socjalizmu. W owym czasie słowo uniformizacja nabrało nowego, ważnego sensu. Dał mi jasno do zrozumienia, że był przekonany do pewnych idei.
Jemu i podobnie myślącym chodziło m.in. o to, by wyzwolić Niemcy z kleszczy reparacji wojennych i zapaści gospodarczej. Ważną rolę odegrały na pewno motywy patriotyczne. W Heidelbergu 18-letni Schleyer wstępuje do SS oraz do Suevi, studenckiej korporacji o 200-letniej tradycji. Angażuje się w dopasowanie jej rytuałów do wymogów nowego państwa. Wkrótce energiczny Schleyer nadaje ton wśród aktywu korporacji. W jej siedzibie nadal wisi jego portret, a jego synowie stoczą tu pojedynki szermierskie. Nasza korporacja zawsze zrzeszała prawdziwych mieszczan. Wynika to po części z tradycji południowo-niemieckiej, w której brak miejsca na myślenie feudalistyczne. To korporacja z obowiązkiem menzury. Dla mnie ma ona konkretne znaczenie, służy zacieśnianiu więzów po wspólnym oddaleniu niebezpieczeństwa. Równie dobrze można by uprawiać wspinaczkę górską. Proszę o ciszę na czas menzury. Do 10 minut lub do wygranej między panem Neubaumem z Retów, a panem Helwichem z Cymbrów. Głos mają sekundanci. Po pojedynku stoczonym na wiosnę 1935 roku Schleyer ma bliznę. Musi też stawić czoło konfliktowi interesów. Ruch nazistowski postrzega stare korporacje jako podejrzane, a Schleyer nie chce rezygnować z rytualnych ceremonii i zwyczajów. Korporacji z obowiązkową menzurą można odnieść rany i nabawić się blizn. Dla niektórych stają się czymś w rodzaju piętna, inni noszą je z niezwykłą dumą. Szanuję ich, ponieważ być może mają pewne atuty, ale to nie dla mnie. Zawsze muszę za to przepraszać. Po lekceważących wypowiedziach kilku studentów pod adresem Führera w roku 1935 wybucha otwarty konflikt między nazistowskim związkiem studentów a korporacjami, które teraz uchodzą za mieszczańskie i reakcyjne. Chodzi także o kwestię traktowania przez korporacje ich żydowskich, tzw. filistrów. W tej sytuacji, aż kipiącej od polityki, dosięgającej wszystkich studentów, jasno opowiedział się po stronie tych, którzy za wszelką cenę chcieli zachować korporację. Mentor Schleyera, lider heidelberskich studentów z ramienia nazistów, Gustav Adolf Schell, wkrótce obejmie przywództwo wszystkich studentów w III Rzeszy. Pod jego skrzydłami Schleyer zostaje młodym funkcjonariuszem do wielu poruczeń. Kieruje biurami gospodarczym i politycznego wychowania w heidelberskim samorządzie studentów. Troszczy się o stypendia i stołówkę, a także publikuje radykalne teksty na temat politycznej edukacji. Ucieka się do surowej retoryki wojennej, mówi o selekcji, krwi i honorze. Głos zabiera przywódca studentów Rzeszy, Gauleiter i gubernator dr Schell. Mówi m.in. doskonalenie się było, jest i będzie obowiązkiem niemieckiego studenta. Bycie studentem to nie stan, to kwestia dokonań, charakteru i postawy. Na wiosnę 1935 roku w wyniku protestu Schleyer opuszcza Suewię. W otwartym liście pisze: nigdy nie zrozumiem, dlaczego konieczność usunięcia dwóch Żydów z grona swych członków korporacja postrzega jako kwestię egzystencjalną. Poznałam go po uroczystościach z okazji jubileuszu jednej z korporacji. Wzruszająco się mną zajął, gdy mój towarzysz zdenerwował mnie swoją zazdrością oraz tym, że za dużo wypił przez tę zazdrość. Wtedy mój przyszły mąż zatroszczył się o mnie. Tak się poznaliśmy w Heidelbergu. Od tego wszystko się zaczęło.
Był bardzo otwarty i prostolinijny. To mnie w nim ujęło. Nie znałam go zbyt dobrze. Wszystko potoczyło się szybko. Zaręczyliśmy się w 1938 roku, a pobraliśmy się na początku wojny w 1939. Wiosną 1938 roku niemieccy żołnierze wkraczają do Austrii. Nazistowska propaganda bez wysiłku zdobywa zdjęcia zadowolonych mieszkańców tego kraju. Co pomyśleliście, gdy przyszliśmy? Cieszyliśmy się. Na pewno nas wyczekiwaliście. Na Uniwersytecie w Innsbrucku młody prawnik Schleyer staje na czele samorządu studentów. Chodziło mu o wyplenienie starego, katolicko-habsburskiego sposobu myślenia. Schleyer dobrze czuje się w polityce studenckiej. Latem 1940 roku zostaje jednak wcielony do Wehrmachtu. W Innsbrucku każdego postrzegano jako potencjalnego króla wspinaczki, dlatego ojciec trafił do jednostki strzelców górskich, gdzie nie do końca pasował. Brał udział w kampanii francuskiej. Przemierzywszy Francję, dotarł do Wybrzeża Kredowego. Wówczas planowano przeprawę do Anglii. Spadając z kredowych skał w Calais, zwichnął sobie oba ramiona. Wisiał na skale gdzieś we Francji. Ściągnięto go z niej, po czym trafił do kliniki w Grazu. Tym samym skończyła się wojna dla niego jako żołnierza Wehrmachtu. W 1941 roku poszukiwano kompetentnego kierownika samorządu studenckiego Uniwersytetu Karola w Pradze. Hans Martin Schleyer nie każe się dwa razy prosić i przeprowadza się nad Wełtawę. Posada w stolicy protektoratu Czech i Moraw jest atrakcyjna nie tyle finansowo, ile politycznie. Ojciec rzadko opowiadał o tamtych czasach. My zagłębialiśmy się w ten temat. Nie dawał mi ku temu okazji. Trudno było objaśniać wydarzenia tego okresu młodszemu pokoleniu, nawet własnym dzieciom. W stosunku do ludzi, którzy w okresie błędów i zawirowań, jak i później, szukali swej drogi i odnaleźli ją, byłem bardzo powściągliwy w zadawaniu pytań. Wiele można było się domyślić. Przywódcy nazistowscy chcą całkowitego unicestwienia Czechów jako narodu. Waffen-SS, Gestapo i SD poczynają sobie w Pradze jak w żadnym innym mieście Rzeszy. Na Uniwersytecie Karola studiować mogą tylko niemieccy kandydaci, którzy przeszli przez specjalny proces selekcji. W listopadzie 1939 roku z rozkazu nowych władz rozstrzelano wielu buntujących się czeskich studentów, a blisko 1200 osób zamknięto w obozach koncentracyjnych. Słynny reżyser Veit Harlan w jednym ze swych filmów propagandowych pokazuje nazistowską wizję złotego miasta. Niemki o blond włosach w otoczeniu beztroskich Czechów. Tam w oddali ta budowla o ostro zakończonej wieży to katedra świętego Wita. Widać stąd całą Pragę. W pewnym sensie miasto leży u twych stóp. Praga była dla niego ważna. W gruncie rzeczy tam rozpoczął działalność zawodową. Było to ciekawe miasto wielu kultur, niezwykle atrakcyjne. Jako szef samorządu studenckiego Schleyer troszczy się o stypendia, miejsca w akademikach i o stołówkę. Budżet samorządu wynosi imponujące 10 milionów marek. Schleyer kieruje 130 pracownikami. Samorząd ma nawet własną klinikę stomatologiczną. W
Wkrótce jednak zawodowe ambicje Schleiera zaczną wykraczać poza zamawianie warzyw strączkowych i ziemniaków. Otworzył własny lokal w ramach samorządu, podobny do stołówki. Często tam przebywaliśmy. Musiałam grać rolę gospodyni, co niezbyt mi się udawało. W roku 1942 przenosi się do wpływowej centrali przemysłu Czech i Moraw z siedzibą przy Am Graben 40, gdzie dziś mieści się Czeski Bank Handlowy. Jestem starym narodowym socjalistą i funkcjonariuszem SS, wyzywająco pisze w wieku 26 lat do MSW Rzeszy, które znów go wzywa do objęcia posady w służbie cywilnej. Ten okres był dla niego pod każdym względem pouczający i obfitował w lekcje poglądowe polityki gospodarczej, w których inaczej nie brałby udziału. Powiedział kiedyś, nie mógłbym zrobić szybkiej kariery w firmie Daimler-Benz od sekretarza do członka zarządu, ani nie wypełniałbym swoich zadań w związku, gdyby nie te 5 lat szkoły życia. W willi na praskiej Małej Stranie mieszka Bernhard Adolf, sudecki Niemiec, piastujący wiele urzędów. To najbardziej wpływowy biznesmen w protektoracie, szef Centralnego Związku Przemysłu, dyrektor generalny koncernu chemicznego, a wkrótce także rzecznik do spraw zbrojeń. Schleier zostaje jego prawą ręką. Stosunek ojca do doktora Adolfa nacechowany był respektem. Adolf był fascynującym człowiekiem, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Ojciec nie tyle go ubóstwiał, co głęboko szanował. To uczucie towarzyszyło mu aż do śmierci doktora Adolfa. Doktor Adolf był mistrzem delegowania. Bez tego nie mógłby wypełniać swych zadań. Miał kilka biur, które otrzymywały jego decyzje dzięki ogniwu w postaci sekretarza generalnego. Schleier był de facto jego zastępcą we wszystkich dziedzinach. Wysoko rozwinięty przemysł protektoratu ma przysłużyć się niemieckiemu sektorowi zbrojeniowemu. Adolf i jego referenci pracują nad zniemczeniem gospodarki, nad zintegrowanym rozwiązaniem kwestii czeskiej. Czesko-żydowscy mieszańcy mają zostać radykalnie wytrzebieni, a czeskie resztki ostatecznie zlikwidowane. Niemiec zawsze ma być panem. Wkrótce sami niemieccy okupanci zauważą, że tego programu nie da się zrealizować. Ważniejsze, by czescy robotnicy w dobrym nastroju konstruowali czołgi i lawety. Starania Adolfa w zakresie gospodarki polegające na współpracy z Czechami w celu optymalnego wykorzystania wyższej efektywności na rzecz Rzeszy okazały się skuteczne. We wrześniu 1941 roku ster w Pradze obejmuje Reinhard Heydrich, szef Biura Bezpieczeństwa Rzeszy. W swej polityce Heydrich łączy najwyższą surowość wobec czeskiego ruchu oporu z uspokajaniem robotników. Chce, abstrahując od okresu wojny, spokojnie planować i kłaść fundamenty pod ostateczne rozwiązanie, co komunikuje 2 października 1941 roku kierownictwu reżimu w Pradze. Heydrich, jednocześnie pracujący nad zgładzeniem europejskich Żydów, postrzega siebie jako kontynuatora tradycji czeskiego króla Wacława IV. Krążyła plotka, wymyślona i powtarzana przez pewnego człowieka, że mój mąż codziennie wraz z Heydrichem podróżował samochodem. On jechał do swojej pracy, a Heydrich do swojej. W dniu zamachu miało go nie być w aucie, to było oczywiste kłamstwo. Heydricha znaliśmy tylko z nazwiska. Ten człowiek nazywał się Cohn Bendit. Heydrich codziennie jeździł samochodem z innym człowiekiem. Tego dnia towarzysz nie pojechał z nim, więc nie zginął. Nazywał się Schleier. Chcę wyrazić swój sprzeciw wobec mordu na Hansie Martinie Schleierze. Den Mord an Hans Martin Schleier bin. Jednocześnie uważam, że nieujawnianie całej jego przeszłości jest obrzydliwe. Einfach nicht dargestellt wird.
uroczysty kondukt żałobny spod zamku na Hatczanach do dworca kolejowego. Heydrich zostaje zamordowany w maju 1942 roku przez czeskich partyzantów szkolonych w Anglii. Transport zwłok do Berlina oraz uroczystości pogrzebowe przeradzają się w posępną i ostentacyjną demonstrację władzy. Bernhard Adolf i jego urzędnicy chwalą silną wolę moralną zmarłego despoty. Czesi zmuszani są do masowych demonstracji poparcia dla Rzeszy. Po zamachu na Heydricha Hitler chce najpierw rozstrzelać 10 tysięcy Czechów, w końcu zarządza w akcie zemsty masakrę wsi Lidice i Leżaki. Przez pozostałe 3 lata niemieckiej okupacji generał SS Karl Hermann Frank, księgarz z kraju sudeckiego, zostaje niemieckim sekretarzem stanu i tym samym najważniejszą osobą w protektoracie. Karl Hermann Frank stwierdza, kto stoi z boku, odmawia udziału lub skrycie sabotuje, jest w obozie wroga i będzie osądzony według praw rządzących wojną. Nie czuło się wojny. Oczywiście zaopatrzenie w żywność było całkiem inne. Wielu Niemców przyjeżdżało tylko na zakupy. Życie nocne tętniło jak w czasach pokoju. W okupowanej Pradze da się wygodnie żyć. Do końca wojny miasto w dużej mierze unika nalotów. Podobnie do swych kolegów, Schleyer może w eleganckich restauracjach delektować się piwem pilzneńskim, koncertami i innymi uciechami. Miał szeroki krąg przyjaciół. Był bardzo towarzyski. Potrzebował przyjaźni i je pielęgnował, więc praktycznie co noc był w drodze. Z tego powodu cierpiała moja matka, którą brał ze sobą. Czasami nie wiedziała, jak podoła fizycznie temu wszystkiemu. To było straszne. Musiałam się nauczyć długiego przesiadywania w miejscu. Nie byłam do tego przyzwyczajona. Kiedyś spytałam, nie moglibyśmy dziś wrócić nieco wcześniej do domu? Spojrzał na zegarek i odpowiedział, dopiero trzecia, głuptasie. Nigdy więcej nie pytałam. W 1944 roku Hans Martin Schleyer z żoną przeprowadzają się z małego mieszkania do willi w eleganckiej praskiej dzielnicy dyplomatów Bubenecz. Tu rodzi się ich pierwszy syn, Hans Eberhard. Od lat szukaliśmy większego mieszkania. Wówczas padła ta propozycja. Nie pamiętam, jak to się stało. Nagle po prostu mieszkaliśmy w tym domu. Wiele willi w Bubeneczu stało pustych z prostej przyczyny. Nie było już ich właścicieli. Dom należał do praskiej Żydówki Marii Weignerowej. Została zmuszona do zapisania willi i działki niemieckiemu funduszowi wysiedleńczemu dla Czech i Moraw. Do samego wysiedlenia nie doszło. Maria Weignerowa została deportowana do Auschwitz i zamordowana. Dostawało się przydział, płaciło się czynsz instytucji, która wszystkim zarządzała. Na pewno nie było drogo mieszkać w takiej willi. Wówczas to była norma. Schleyer i Adolf należą do delegacji, która w kwietniu 1945 roku w Monachium ma przeprowadzić z Amerykanami osobne negocjacje pokojowe. Pertraktacje kończą się fiaskiem. Schleyer znów wraca do Pragi. Okupantowi przestaje być tu przytulnie. Rewolucja wybuchła 5 w południe. Punktualnie o 12 nagle wszystko się zmieniło. Udałem się z centrali do mieszkania Schleyera. Byliśmy w kontakcie telefonicznym z zamkiem. Na życzenie protektora spotkali się tam wszyscy najważniejsi Niemcy. Nas także wezwano, byśmy się stawili. W
6 maja niemieckie samoloty po raz ostatni zrzucają bomby burzące i zapalające na centrum Pragi. Krok po kroku niemieccy okupanci poddają się. Na Hradczanach kierownictwo reżimu próbuje wynegocjować spokojny odwrót. Adolf był na zamku. Wszyscy najwyżsi rangą dostali wyroki dożywocia. Nas też by to spotkało, niezależnie od tego, czy graliśmy pierwsze skrzypce, czy nie. Czuliśmy to, dlatego za wszelką cenę chcieliśmy się wydostać. Schleyer, Kun Weiss oraz ich znajomi pragnęli uniknąć wzburzonych mas ludu. W zamian wpadli w ręce czeskiej milicji. Jeden z przyjaciół mówił perfekcyjnie po czesku. Siebie i kolegę poddał jako jeńców i przekonał wszystkich, że obaj źli Niemcy są już pojmani i powinno się ich przekazać właśnie jemu. Wtedy wpadłem na pomysł, by wziąć kij i stłuc obu, przeklinając po czesku. Krzyczałem: przeklęci szubrawcy, i poganiałem ich przodem. Szedł aż do Konstancji, gdzie mieszkali jego rodzice. Tuż przed granicami miasta, kilkaset metrów od ich mieszkania, został pojmany przez francuski oddział i trafił do obozu dla internowanych w Höfingen. Nie były to zwykłe warunki obozowe. Opowiadał, że kazano im usuwać miny w niezwykle niebezpiecznych warunkach. Często dochodziło do wypadków. Do tego także panowała ciągła niepewność, co się z człowiekiem stanie. Nie dało się przewidzieć, kiedy zostanie się zwolnionym z obozu. Nie wiedziałem, że był internowany przez 3 lata, sądziłem, że przez rok. Nie wiedziałem także, że był tam razem z dziadkiem. Wiem tylko, że to było gdzieś w Badenii. Koniec końców znalazł się we Fryburgu z własnym ojcem. Höfingen było pierwszym przystankiem. Nie mogli sobie za bardzo pomóc. Nie było takiej możliwości. W trakcie procesu denazyfikacyjnego Schleyer początkowo zostaje sklasyfikowany jako obciążony w mniejszym stopniu. Protestuje. W postępowaniu apelacyjnym zostaje uznany za współpodążającego. W Baden-Baden przychodzi na świat jego drugi syn, Arndt. Przeprowadziliśmy się do Offenburga, później do Baden-Baden. Był referentem w tamtejszej Izbie Przemysłu i Handlu. Ponieważ świetnie władał francuskim, odpowiadał za zewnętrzne wspieranie gospodarki, cokolwiek to wtedy znaczyło. Z tego wynikła korzyść w postaci przepustki do ówczesnej francuskiej strefy okupacyjnej, dzięki której mógł stosunkowo swobodnie podróżować. Kiedyś zapytał, co ma robić. Dostał ofertę od firmy importowo-eksportowej na owoce i cebulę. Odpowiedziałam: mój Boże, wszystko zgnije, zanim to sprzedasz. Dzięki pośrednictwu Wisiodila, członka zarządu odpowiedzialnego za eksport, trafił wówczas do głównego sekretariatu firmy Daimler-Benz. Spytał tego człowieka: znamy się, ale skąd? Mówi pan językiem o wschodnim brzmieniu. Oczywiście był to Niemiec, członek zarządu o nazwisku Wisiodil. Mówiąc wprost, gdy Schleyer przyszedł do nas w 1951 roku, sprawy kadrowe były tożsame z prowadzeniem listy płac. Potrzebowaliśmy działu personalnego, więc go stworzył. Firmy Daimler-Benz i Krupp to symbole technologicznej przewagi oraz wynalazczości niemieckiego przemysłu. Koncern ze Szwabii robi samochody luksusowe zarówno dla Hitlera i Heydricha, jak i dla Adenauera i Erharda. Po roku 1945 firma ewoluuje ku podziwianemu koncernowi światowemu i magnetycznie przyciąga takich ludzi jak Schleyer.
haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Wir haben's über Nacht zum Wohlstand gebracht, wir spielen in Dur und nicht mehr in Moll. Ein Koffergerät, ein Starmix-Gerät, in jedem Haushalt ein Fernsehgerät. Brillanten an der Hand, Picasso an der Wand, mein Kampf haben wir leider verbrannt. Jazda próbna Mercedesem 300 przekona Państwa o wspaniałych osiągach. Będą Państwo szczerze zdumieni, a na konferencję dojadą Państwo tak zrelaksowani, jak ci dwaj panowie. Całe miasto, a nawet region do dziś pozostaje pod wpływem tego przedsiębiorstwa. Bardzo zależało mu na tym, by z poziomu regionalnego ponieść tę ideę w świat. Ludzie lubili pracować w firmie Daimler i byli z tego dumni. To było szczere i tak jest nadal. Są takie tradycje i firmy, z których pracownicy byli dumni. Głównie chodziło o gwarancję zatrudnienia. Kto pracował w firmie Daimler, ten przez wiele lat miał zagwarantowane miejsce pracy. To było coś. Ludzie chętnie godzili się na warunki zatrudnienia, dając siebie w zamian. Stąd człowiek taki jak Schleyer, który potrafił odczytywać pewne emocje. W tamtym czasie był zdecydowanie właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Miał talent. Wielką wagę przykładał do więzów społecznych w przedsiębiorstwie i angażował się na rzecz, jak sam mawiał, swoich ludzi. Potrafił przewodzić. Umiał prowadzić bez natarczywości. Miał silną osobowość. Wiedział, czego chce. Nie narzucał się, jednak nie był niecierpliwy. Przynajmniej ja nie znałem go od tej strony. Jako szef kadr Schleyer odpowiedzialny jest także za spółki zagraniczne firmy Daimler. W 1959 roku odwiedza Amerykę Południową. Z ramienia przedsiębiorstwa zawsze troszczył się o dobre stosunki z oficjalnymi związkami zawodowymi w Argentynie i Brazylii. Tak zwane siły wywrotowe wśród robotników zwalcza wspólnie z aktualnie rządzącym dyktatorem. W latach 70. zaostrza się sytuacja w argentyńskich zakładach koncernu Mercedes-Benz. Dochodzi do masowych strajków, a rebelianci grożą porwaniami menadżerów. W roku 1975 Schleyer osobiście zajmuje się sprawą uprowadzonego dyrektora produkcji Heinricha Metza. Po trzech tygodniach burzliwych strajków w firmie Mercedes-Benz znów ruszyły taśmy montażowe. 117 zwolnionych z powrotem przyjęto do pracy. Wynagrodzenia wzrastają o 40%. Uznano także zakładową reprezentację pracowników. Firma została zmuszona do ustępstw, by ratować życie dyrektora produkcji Heinricha Franza Metza, uprowadzonego tydzień temu przez rebeliantów i przetrzymywanego w tzw. więzieniu ludowym. Schleyer był pełen radości życia i życzliwości. Zawsze szukał kontaktu z załogą. Okazją mógł być czyjś jubileusz lub ferie bożonarodzeniowe. Stworzył wówczas zakładową grupę walki, jak wówczas mówiono na wschodzie, czyli klub sportowy o nazwie Stern. Przebywanie w klubie czyniło go bardzo szczęśliwym. Odbywały się turnieje piłki nożnej, później piłki ręcznej. Gdy odnieśli sukces, Schleyer szedł z nimi świętować. Był honorowym prezesem. Cieszył się, gdy w dniu jego urodzin delegacja klubu przynosiła proporczyk, a sekcja Denta grała jego ulubioną piosenkę. Później, co nie było możliwe w przypadku innych ludzi, wszyscy szli na kręgle. Zarząd z przodu, my z tyłu. Każdy musiał się starać. Szczerze mówiąc, nie przepadam za kręglami. Nie lubię sportu. Ale musiałem brać udział i starać się z całych sił, by kula potoczyła się właściwie. Dla Schleyera było to bardzo interesujące, dla nas też. Ludzie się bliżej poznawali, a on się z tego cieszył. Wielostronność zadań. Bliskich i dalekich. Od roku 1963 Schleyer jest członkiem zarządu do spraw personalnych i socjalnych firmy Daimler-Benz. Faworyzuje rozszerzenie działalności w branży samochodów dostawczych. Chce, by firma przestała koncentrować się na samochodach osobowych z wyższej półki. O kierunek ekspansji spierają się główni akcjonariusze spółki. Schleyer stara się o posadę szefa koncernu.
Zasadniczo był to ciekawy problem. Chodziło o to, że Schleyer chciał strategii przyszłościowej, zwłaszcza w zakresie pojazdów użytkowych. Chciał inwestować, a Zahn jako szef finansów włączył hamulec i mówił: ostrożnie, nie inwestujmy więcej niż akurat mamy w kasie. W ogóle nie patrzył do przodu. Joachim Zahn był raczej typem intelektualisty. Mój ojciec wręcz przeciwnie. Mawiał zawsze: są ludzie rozsądni i ludzie inteligentni. Sądzę, że siebie zaliczał bardziej do rozsądnych niż inteligentnych, choć nie był głupi. Schleyer był człowiekiem myślącym, spokojnym, ważącym każde słowo i logicznie argumentującym, ale nigdy nie przeczytał ani jednego tomu akt. Z drugiej strony, bystry człowiek jak Zahn, pełen temperamentu, ale niezwykle ostrożny, nigdy nie wyrażający jasno swych zamiarów, za to znający na pamięć wszystkie szczegóły przeczytanej dokumentacji. Mieli za sobą poparcie swych zwolenników u trzech ówczesnych głównych akcjonariuszy: w Deutsche Bank, Flick oraz Quandt. Ihre Kohorten hinter sich, nämlich bei den drei Großaktionären, die es damals gab, die Deutsche Bank, Flick und Quandt. Wir waren ja. Byliśmy w cudzysłowie tylko największym akcjonariuszem. Prezesem Rady Nadzorczej był Hermann Josef Abs, a Deutsche Bank bardzo się wtedy liczył. Gdy prezes Rady Nadzorczej zabierał głos w sprawie obsadzenia stanowiska na najwyższym szczeblu kierowniczym, sprawa zyskiwała większą wagę, niż gdyby wyszła od akcjonariusza. Wówczas w firmie Flick powiało grozą. Jeśli Schleyer wygra, być może trzeba będzie dołożyć do interesu. Moim faworytem na finiszu tego wyścigu był Schleyer. Wnosił wszystko, co dla mnie ma znaczenie, gdy myślę o prezesie zarządu. Kompetencje mogę kupić, charakteru nie. Schleyer zawsze stawiał na otwartą walkę. Joachim Zahn miał nieco inne podejście. Próbował pielęgnować koalicję zarówno wewnątrz zarządu, jak i poza nim. Bazował na półobietnicach. Była to więc bardzo nierówna walka i można było przewidzieć, że Schleyer ją przegra. Tak też się stało. Później rozmawialiśmy z zainteresowanymi. Od razu powiedzieliśmy Zahnowi: teraz wygrałeś, ale na Boga, nie forsuj swoich zasad. Najlepiej zrobisz, pozwalając Schleyerowi działać na jego polu. On się na tym zna. A Schleyer usłyszał od nas: musisz teraz oczywiście respektować numer jeden, inaczej nie da się działać. Ktoś musi zdobywać pieniądze na twoje niezwykle ambitne plany inwestycyjne. Taki był koniec. Przez pewien czas był może nie zdeprymowany, to nie w jego stylu, ale sądzę, że przestawił swój sposób myślenia, jakby mówił: nie udało się. Teraz w pełni zaangażuję się w pracę związku. Już w czasach Adenauera Schleyer angażował się w działalność Związku Przedsiębiorców, z którą zapoznał się jeszcze w Pradze. Podczas zaciętych akcji protestacyjnych 1963 roku przemysł metalowy w Badeni-Württembergi zamyka na 10 dni bramy zakładów dla 300 tysięcy pracowników. Schleyer nalegał, by po raz pierwszy wprowadzić lockout na wielką skalę jako środek polityki płacowej. Odtąd przylgnie do niego wizerunek ostrego psa. Jesteśmy zdania, że wobec środka walki użytego przez związki musimy, bazując na solidarności pracodawców, zastosować lockout, by w interesie wszystkich doprowadzić do jak najszybszego zakończenia tego strajku. Wówczas, w 1963 roku, napisałem do niego: każdego z moich pracowników znam osobiście. Mam im teraz zakazać pracy? Wezwał mnie do siebie i powiedział: wyjaśnię ci, dlaczego nie możesz się wyłamać. Nawet twoi ludzie to zrozumieją. Korpulentny Ludwik Erhard, ówczesny minister gospodarki, w duchu swojego uformowanego społeczeństwa, przekazuje słuchaczom ideę niemieckiego sojuszu robotników i przemysłowców.
Osiągnęliśmy wynik zgodny z interesem wszystkich Niemców, zarówno rządu, jak i wszystkich warstw społeczeństwa. Utrzymaliśmy stabilność Niemiec. Wielu z nas sądziło, że teraz robotnicy pokażą, kto tu rządzi. Życie wróciło jednak do normy. Oto robotnik ze Szwabii przy pracy. Jest punktualny i nie oszczędza się. Nie demoluje zakładu. Odpracowuje przestój. Przeciwnik przy stole negocjacyjnym to Willi Bleicher, były komunista i więzień obozu w Buchenwaldzie. Występuje jako trybun organizacji pracowników przemysłu metalowego. Nie słyszałem o negocjacjach płacowych, na początku których nie mówiono by, że dążymy do bankructwa gospodarki Szwabii. Był prawdziwym łowcą ludzi, w pozytywnym sensie. Umiał obchodzić się z ludźmi. Miał także niezwykłe wyczucie co do tego, co kieruje ludźmi. Był wspaniałym mówcą i agitatorem. Wiemy, że w narzuconej nam walce nie chodzi wyłącznie o pieniądze, lecz także o honor. Honor człowieka pracy. Bleicher był komunistą. Miał jednak zrozumienie dla kapitalizmu w ówczesnej formie. Nie był to kapitalizm giełdowy, jaki znamy dzisiaj z jego napuszonym neoliberalizmem. Schleyer oczywiście także wychowywał się w organizacjach militarnych. Później zgromadził w firmie Daimler pół organizacji TOD. Z tego punktu widzenia mieli podobne typy osobowości oraz sposób bycia. Dzień dobry panu. Ich wzajemne stosunki nacechowane były niezwykłym respektem. Nie zawsze było to widoczne, szczególnie podczas negocjacji układów zbiorowych. Często podczas posiedzeń trzeba było wykazać się wytrwałością, by wysłuchać dyskusji, które ciągnęły się do 3 rano. Rozmawiano nie tylko przy wodzie i kawie. Dobrze pamiętam czasy, gdy w obozie pracodawców zakazano whisky, która do pewnego momentu odgrywała dużą rolę w negocjacjach. Nagle zaczęli być kompletnie trzeźwi, a w konsekwencji i my musieliśmy zaprzestać picia. To jest coś. Trzeba to przemyśleć 2-3 razy, by móc zachować spokój. Tamto pokolenie potrafiło wypić ogromne ilości. Poznałem wielu kolegów ojca. Opanowali oni umiejętność, której na szczęście sam jeszcze nie posiadłem, zdolność całodziennego picia. Gdy mu się przedstawiłem jako prezes związku, powiedział: teraz napijmy się kawy z koniakiem. O 3 po południu. Wtedy stwierdziłem, to dopiero jest coś. Rzeczywiście o 4-5 rano kładli się spać, a o 7 znów wstawali. To było szalone. Schleyer to jeden z nielicznych pracodawców eksponowanych w telewizji. W oczach opinii publicznej jest odgromnikiem. Na wpół zrezygnowany, na wpół arogancki. Pogodził się z wizerunkiem despotycznego funkcjonariusza. Nie chcemy od Schleyera na święta z buków, co się je pamięta. Prywatnie może być bardzo miłym człowiekiem, ale w negocjacjach zawsze okazuje się uparty, zawsze pierwszy do zmniejszania naszych pensji lub niewypłacania należnych wynagrodzeń. Potocznie można powiedzieć, że jest grubo ciosany. Po prostu podżegacz. Kieruje się tylko interesem finansowym. Z ludzkiego punktu widzenia jest zerem. Dziesięć dni po ustaleniach na poziomie 8,5% dla branży metalowej Hans Martin Schleyer z zarządu Daimler-Benz okazuje wspaniałomyślność. Robotnicy dostaną płace wyższe aż o 11%, a siły wykwalifikowane nawet o 16%. Schleyer powiedział mi: Dürr, musisz wiedzieć jedno, zakład funkcjonuje na pewnych zasadach.
Związek zawodowy rządzi się zupełnie innymi regułami. Czasami trzeba fajerwerków, tylko pamiętaj, że one kiedyś gasną. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam. Jak idą interesy? Dobrze, 80% załogi strajkuje. Strajkujcie dalej. Tak jest, panie dyrektorze. Wielu pracodawców nie pojmuje tego, że związek zawodowy nie może po prostu wezwać ludzi do strajku ostrzegawczego, mobilizować ich, a potem powrócić do poprzedniego stanu. Jeżeli dąży do pewnego poziomu mobilizacji, musi go utrzymać i nie ma drogi powrotnej. Schleyer potrafił to dostrzec. Był głęboko przekonany, że własność, także w przypadku posiadania przedsiębiorstwa, nie może być ograniczana przez dziwne regulacje, jak prawo partycypacji pracowniczej. Jednak równie mocno wierzył w konieczność istnienia związków zawodowych. Naszemu ustrojowi grozi niebezpieczeństwo w postaci przejęcia przez związki władzy nad gospodarką, społeczeństwem, a w końcu nad państwem. Drogi panie, mam zaproszenie. Proszę mnie nie szkalować. Czy zwracałem się do pana? Powiedział pan, że nie zostałem oficjalnie zaproszony. Wcale nie mówiłem do pana. Mam zaproszenie. Nie zwracałem się do pana. Na wiele pan sobie pozwala. Na widowni są niezaproszeni goście. Nie chodziło mi o pana. Gdy nie istnieją związki zawodowe, bardzo trudno zaprowadzić na rynku pracy niezawodny porządek. W tym ujęciu ich istnienie było nieuniknione także w oczach Hansa Martina Schleyera. Chciał, by porzuciły ideologię, a nie by przeszły na stronę przedsiębiorców. Jego walka przeciw państwu, rządzonemu przez związki, była niczym innym, jak walką przeciw niedemokratycznej władzy. Powiedział kiedyś, każdy, kto żąda dla siebie władzy w tym państwie, powinien stanąć do demokratycznych wyborów. Gdy patrzę na kogoś takiego jak Steinkiller, widzę, że był bliższy szefom po stronie pracodawców niż kolegom przy taśmie montażowej. Zarzucanie jemu lub innym działaczom, że tworzyli państwo rządzone przez związki, uważam za błąd i dowód przeceniania ich wpływu. W końcu uznałem Schleyera za bardzo sympatycznego człowieka, gdyż miał kilka cech, na które bardzo liczą związkowcy. Przeciwnik musi być obliczalny, musi być niezawodny. Na Schleyerze można było w 100% polegać. Raz danego słowa dotrzymywał też kilka tygodni później. Nie potrzebowaliśmy prawników. Osobisty kontakt ze Schleyerem całkowicie zaprzeczał jego publicznemu wizerunkowi. Telewizja była raczkującym medium i zupełnie jej nie doceniono. Nie zauważono jej skuteczności. Oczywiście tusza też zrobiła swoje. Dziś powiedzielibyśmy, że miał złych doradców do spraw mediów. Krzyżowy ogień pytań zaczniemy dzisiejszego wieczoru od trzech cytatów. Cytat pierwszy. Wygląda, jakby jego portret pasował do albumu wczesnych kapitalistów. Cytat drugi. Jest typowym menadżerem kapitalistycznego sznytu. Cytat trzeci. Nie trudno podburzyć masy przeciwko temu człowiekowi o wydętych ustach i z blizną na twarzy, wyglądającemu na tyrana. Na ekranie telewizora wyglądał na bardzo dużego, bezlitosnego brutala. Łatwo człowieka dotknąć, gdy cały czas przedstawiany jest jako straszak, acz do wszystkiego można się przyzwyczaić. Jestem jednak przekonany, że obraz powstający na użytek publiczny i czasami tworzony przez środki masowego przekazu przeczy mojemu wewnętrznemu nastawieniu oraz mojej działalności w firmie, szczególnie na polu socjalnym, więc nie dotyka mnie to. Przedsiębiorcy postrzegani nie jako osoby, tylko nośniki funkcji, jako maski kapitału sprawują władzę, którą nazywają osiągnięciami. I tak zwane dokonania polegają na forsowaniu w społeczeństwie interesów kapitału przeciwko interesom samego społeczeństwa. Gegen die Interessen der Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft durchzusetzen. Hans Martin Schleyer nie był zainteresowany ogromnymi podwyżkami swego wynagrodzenia. Praca sprawiała mu radość. To, że rozsądnie zarabiał, było w porządku.
Na pewno nie był chciwy na pieniądze. Hans Martin Schleyer mógł wieść wygodne życie członka zarządu Daimlera, grać w golfa, podróżować bez przeszkód. Ale to nie było jego życie. Schleyer kocha swoją pracę, grę w karty i spotkania w męskim towarzystwie. Obce jest mu życie światowca. Rodzina spędza urlop nad Jeziorem Bodeńskim lub w Tyrolu. Do 17 roku życia znałem wiosnę, lato, jesień i zimę nad Jeziorem Bodeńskim. Później doszedł jeszcze Tyrol. I tak do czasu studiów. Zawsze dzieliliśmy urlop. 2 tygodnie w Tyrolu i 2 w Merseburgu. Proszę sobie wyobrazić, co to dla mnie oznaczało. Tylko pakowanie i rozpakowywanie. To nie było miłe. Za te pieniądze mogliśmy wyjeżdżać w piękne miejsca. Dokądkolwiek. Ale to była jego pasja. Nie było na to rady. To była bolesna rysa na małżeństwie moich rodziców. Wybudował tam dom ze względu na swoją sympatię do Tyrolu, do Innsbrucku. Był też bardzo związany z kręgiem przyjaciół Uniwersytetu w Innsbrucku. Był także honorowym senatorem i bardzo dobrze czuł się w towarzystwie Tyrolczyków. Lubił wspominać również z kolegami z frontu. Pod koniec lat 60. w mieszczański, uporządkowany świat Schleyera wdzierają się ruchy protestacyjne. Powstanie studentów przeciw wojnie w Wietnamie, przeciw przemilczaniu przeszłości Niemców oraz przeciw podejrzanym zagranicznym potentatom, którzy do niedawna uchodzili za poważnych partnerów biznesowych i królowali na łamach kolorowych czasopism. Nigdy więcej reżimu Szacha. W Bonn od 1969 roku rządzi socjal-liberalna koalicja, a na uniwersytetach polityczne przywództwo obejmuje niemiecki socjalistyczny związek studentów, a później liczne, wyłonione z niego K-Gruppen. Pamiętajmy, że wiadomości zaczynały się od 5-minutowego materiału z Wietnamu, a słynną wizytę Szacha potraktowano po macoszemu. Nie brano tego ruchu na serio lub myślano, że się przeżyje, tak jak ruch hipisowski, który wcale tak szybko nie przeminął, jak sądzili nasi rodzice. Nie chodziło tylko o nową muzykę. Musimy nadal mieć odwagę przyznać, że SDS dziś przedstawia sobą to, co traciliśmy od 1848 roku i czego od tamtej pory nam brakuje. Ujmując czysto formalnie, wigoru rewolucyjnego nie znajdziemy już w korporacjach akademickich, tylko w SDS-ie. Moi panowie, ostrzegam przed odbieraniem nas jako grzecznych studentów o poglądach zbieżnych z poglądami profesorów, mających częściowo reakcyjne zapędy. Sądzę, że był taki typowy moment w przeciętnej niemieckiej rodzinie, gdy dzieci pytały rodziców, jak to było, co wtedy robiliście. Była to jedna z przyczyn ruchu 68 roku. Ludzie stwierdzili, chcemy wiedzieć, co robili nasi ojcowie i co robił Schleyer. Chodziło nie tylko o Schleyerów, ale też o Nanenów. Bardzo niechętnie mówili o tym, co wówczas robili, mimo że trudno ich porównywać. Pewne sprawy wymazywano. Młodsze pokolenie nie powinno się nimi interesować. Bardzo intensywnie zbierałem informacje o ludziach, którzy wówczas byli osobami publicznymi, o pokoleniu będącym wtedy u władzy. Zwróciłem uwagę na Schleyera, nie jako zbrodniarza wojennego, ale jako jednego z ludzi o niezakłóconej karierze. To był słynny materiał Kaja Hermana z 1974 roku. Długie kołnierze u koszul, długie włosy. To było piękne i niezwykłe. Przede wszystkim sami zobaczyliśmy siebie jako członków rodziny osadzonych w historii. Z perspektywy czasu było to okropne. Dzieci grzecznie siedzą przy stole, nawet te dorosłe.
Matka gra Chopina, a dzieci potakują, gdy ojciec coś mówi. Takiej idylii przynajmniej po roku 68 już nie znałem i nawet nie oczekiwałem. Jeżeli dobrze pamiętam, nie był zachwycony tym, co napisano wówczas na 10 stronach, ponieważ pasowało to dokładnie do tego, jak ogół go postrzegał. Zaskoczyła mnie jego prawdziwa bądź pozorna szczerość, jaką mi okazał. Byłem pod wrażeniem jego pewności siebie. Na pytanie, czy w 1945 roku coś do pana dotarło, wzruszył ramionami, upił łyk whisky i stwierdził, a niby co, nie było to nic nowego. Na moim stanowisku wiedziałem wszystko, nawet to, że przegrywamy wojnę. Przyznawał się do tego w czasami iście brutalny sposób. Dlatego też postrzegało się go jako przeciwnika. Wróg nie jest może właściwym określeniem, jako prototyp pewnej społecznej przewagi sił. Od samego początku zafrapowało mnie, co zobaczyłem przy wejściu do jego gabinetu. Regał pełen książek o Izraelu. Podziwiał Izraelitów za ich militarną siłę i patriotyzm. Miał z nimi bliskie kontakty, przede wszystkim z prawicowymi kręgami w Izraelu. Dotąd postrzegano Schleiera jedynie jako szorstkiego w obyciu funkcjonariusza pracodawców. Teraz jednak, szczególnie w popularnych książkach Bernda Engelmana, uwidacznia się jego rola jako osoby bardzo wpływowej w kręgach konserwatywnych. Kluczowa powieść Engelmana, Wielki Federalny Krzyż Zasługi, w której Schleier odgrywa istotną rolę, szybko osiąga 6-cyfrowy nakład. Naszym zdaniem niebezpieczna jest także polityka powodowana chęcią wprowadzenia socjalizmu na raty. Był na prawo od CDU. Strauss to jego kumpel, wzór i idol. Strauss, siłacz o mocnej głowie i piorunującej retoryce, jest typem polityka, który Schleier podziwia. Przedstawiciele przemysłu obawiają się jednak, że Strauss, obciążony wieloma skandalami, nie będzie dla większości społeczeństwa przekonującym kandydatem na kanclerza. W końcu Schleier popiera tandem Kohl-Biedenkopf, mający w Bonn ponownie doprowadzić chadecję do władzy. Schleier często mi opowiadał o nowym, ważnym polityku w nadrenni Palatynacie o nazwisku Kohl. Już wówczas blisko się znali. Z punktu widzenia temperamentu byli do siebie podobni pod wieloma względami. Obaj instynktownie czuli, kto może i chce wiele zdziałać. W wieku 39 lat Kohl został premierem Nadrenii Palatynatu. Uchodził za jednego z przyszłych przywódców CDU. Hans Martin Schleier miał niecałkiem nieuprawnione przeczucie, że młodemu premierowi nie zaszkodzi od czasu do czasu udzielić rady. Engelmann prowadzi poszukiwania przedsiębiorców, którzy wydatnie wsparli karierę Helmuta Kohla. Znajduje aktywnych sprzymierzeńców w NRD, skąd pozyskuje sensacyjne materiały archiwalne. Pisarz odkrywa, że Schleierem jako fuksem w korporacji Suevia opiekował się Fritz Ries, przedsiębiorca z Ludwigshafen i protektor Helmuta Kohla, za czasów nazizmu bogacący się na dobrach odbieranych Żydom. Szanowni Państwo, zawsze istnieli tacy, którzy słowem, piórem, z katedry czy za pomocą mikrofonu tworzyli duchowe zarzewie czynów, w wyniku których chodniki pokryły się strzępami rozstrzelanych ludzi. Są ludzie, którzy w czasie, gdy większość niemieckich pisarzy była na emigracji lub w obozach koncentracyjnych, należeli do SS, organizacji terrorystycznej. Mają dziś niemal tuzin swych przedstawicieli w niemieckim Bundestagu. Proszę mi wybaczyć. Jest pan zbyt młody, by wiedzieć, że wywodzą się z pańskiego ugrupowania. Proszę podać konkretne dane i nazwiska. Chętnie. I proszę wyrażać się jaśniej niż w kilku swoich książkach. Wiedzą państwo, kto rzekomo napisał tę książkę? Stasi.
Dostałem dokument, w którym kierownik oddziału 11 do spraw dezorganizacji informuje, że dezorientacja w szeregach wroga klasowego, będąca celem tej książki, wspaniale się udała. Na swój sposób był bezradny, ponieważ poza wypowiedziami własnymi i kilku przyjaciół nie mógł dowieść, że niektóre zarzuty są bezpodstawne. Część treści została przejęta. To naturalne w takich wypadkach, że każdy od każdego spisuje. Dla niego była to wówczas trudna sytuacja. Jeder hat von jedem abgeschrieben und das war damals für ihn eine ganz schwierige Situation. Znane były dokumenty oraz działalność Schleiera. Die Tätigkeit von Schleier auch. Wiadomo było, że już po wojnie nie tylko aprobował reżim terroru, jaki panował w Brazylii, ale go gloryfikował. Nawet reprezentował go jako konsul. Nie robiono z tego tajemnicy. On i jemu podobnie otwarcie demonstrowali swoje sympatie i nie czuli potrzeby zachowania powściągliwości. W 1973 roku Schleier obejmuje po Ottonie Friedrichu szefostwo Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Organizacji Pracodawców. Mam dziś zaszczyt otwierać ostatnie posiedzenie prezydium, w którym biorę udział. Jest mi szczególnie miło gościć dziś tak wielu byłych członków naszego prezydium. Dzięki Schleierowi lobby przedsiębiorców ma zyskać na sile jako przeciwwaga dla socjal-liberalnej koalicji. Schleier powinien wzmocnić polityczną pozycję pracodawców wobec rozszerzania prawa partycypacji pracowniczej oraz biurokratyzacji państwa opiekuńczego. Najważniejszym punktem programu był wybór mojego następcy. Pan Schleier został wybrany na wiceprezesa ze skutkiem natychmiastowym oraz na prezesa Federalnego Związku Niemieckiego Przemysłu na lata 77-78. Będzie wówczas także kierował Federalnym Zrzeszeniem Niemieckich Organizacji Pracodawców. Ustanowienie Schleiera prezesem obu organizacji miało posłużyć jak najszybszemu ich połączeniu. Można potem arogancko mówić, że była to szansa jedna na milion. Ze Schleierem. U niego zawsze wszystko było dogane. Miał być ich atutem. Schleier to człowiek definiujący wolność i demokrację za pomocą wolności przedsiębiorców. Przedsiębiorcy są strażnikami konstytucji. Gdy socjaldemokratyczny rząd forsuje prawa partycypacji pracowniczej, przedsiębiorca musi bronić demokracji. Było to niemal wypowiedzenie wojny parlamentaryzmowi. Przedsiębiorca stał ponad parlamentem i musiał ingerować, gdy ten podejmował niewłaściwe decyzje. Podwójna prezesura oznacza dla 60-letniego Schleiera ogrom obowiązków. Nadal pobiera wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie firmy Daimler-Benz, ale coraz częściej pracuje w Kolonii. Początkowo mieszka tu w hotelu, później znajduje skromne mieszkanie w okolicach dworca kolejowego. Nie wiem, jak znalazł to mieszkanie na Domstrasse, za dworcem. Byliśmy tym przerażeni. Nazywał to małe lokum swoją noclegownią. Na parterze znajdowała się knajpa, w której był stałym gościem. Ku przerażeniu towarzyszących mu policjantów, napisał kiedyś na podstawce do piwa swój tajny numer telefonu i dał jakimś ludziom, mówiąc: w razie potrzeby dzwońcie, pomogę wam. Mówiłam: nie możesz wprowadzać gości, tam jest okropnie. Kompletne bezguście. Potem rozejrzałam się w Stuttgarcie za meblami i zaczął porządnie mieszkać. Mógł zaprosić do siebie ludzi. Powiem panu jedno, był niezwykle skromnym człowiekiem. Niezwykle skromnym. W 1977 roku istniało realne zagrożenie ze strony terrorystów. Wówczas także u nas wprowadzono środki bezpieczeństwa. Po długich rozmowach z policją i Federalnym Biurem Kryminalnym zastosowano je także u nas. Wieczorami także dr Schleier musiał pamiętać o tym, żeby z nastaniem zmroku zaciągać zasłony.
Nie podobało mu się to. Pytał, po co? Odpowiadałam, ponieważ... Siadał tutaj. Wszystko oczywiście przećwiczyliśmy z policją. On sam siedział praktycznie jak na tarczy strzelniczej. W połowie lat 70. nie trudno było spotkać Hansa Martina Schleiera. Był jak magnes. Sam otwarcie chwalił się nazistowską przeszłością i nieprzerwaną karierą w firmie Daimler-Benz. Był symbolem zmodernizowanych, bezlitosnych metod wyzysku robotników. Wszyscy wiedzieli, że wspiera rasistowski system apartheidu w RPA i współpracuje z faszystowskimi dyktaturami w Argentynie i Brazylii. Nie wiedzieliśmy o nim wszystkiego, co wiadomo dziś, ale wystarczyło, by działać. Zatrzymanie Andreasa Badera i Holgera Mainza, dwóch założycieli frakcji Czerwonej Armii, było niczym wczesny telewizyjny spektakl na żywo. Organizacja postrzega siebie jako miejską partyzantkę w centrum Republiki Wasali, zależnej od USA i międzynarodowych koncernów. Czarno-białe zdjęcia z końca lat 60. pokazują Gudrun Enslin i Andreasa Badera w duchu zbuntowanych studentów. Dla organizacji będzie się liczyło tylko zejście do podziemia i radykalne zerwanie z mieszczańską lewicą. Ogół społeczeństwa nie zauważa politycznych zamiarów i argumentów, dostrzegając jedynie polityczny folklor, zabawę w policjantów i złodziei, zbrojne akcje oraz reakcje państwa wysyłającego przeciw organizacji uzbrojonych funkcjonariuszy i uchwalającego specjalne ustawy. To wojna na symbole, metafory i wizerunek w mediach. Aktywistka Margit Schiller pokazywana jest dziennikarzom jak trofeum łowców głów. Zdjęcia zwłok Holgera Mainza i podobne prowadzą do radykalizacji nowego pokolenia kombatantów podziemia, którym przede wszystkim chodzi o uwolnienie uwięzionych w Stammheim znanych członków frakcji. W kwietniu 1975 roku oddział Holger Mainz okupuje niemiecką ambasadę w Sztokholmie, żądając uwolnienia 26 towarzyszy. Ofiarą komanda pada dwóch pracowników ambasady. Wkrótce potem członek RAF-u, Siegfried Hausner, umiera wskutek odniesionych ran. Jego imię będzie nosić oddział porywaczy Schleiera. Trzeba jasno powiedzieć, że podczas próby bliższego poznania przeszłości Schleiera zwróciliśmy uwagę Federalnego Urzędu Kryminalnego, że w grę wchodzi porwanie. Urząd oficjalnie wówczas podał do gazet informację, że Schleier prawdopodobnie będzie następnym uprowadzonym. Kwietnia 1977 roku oddział imienia Ulrike Meinhof morduje w Karlsruhe prokuratora generalnego Siegfrieda Bubaka i dwie osoby towarzyszące. Sprawcy piszą: zapobiegniemy mordowaniu naszych bojowników w zachodnio-niemieckich więzieniach. Trzy miesiące później bezimienny oddział RAF-u zastrzeli szefa Dresdner Bank Jürgena Ponto. Właściwie miał zostać uprowadzony razem ze Schleierem. Zamordowali Bubaka, zamordowali Ponto. Wiedzieliśmy, że jest na szczycie listy terrorystów. Nagle zaczął znów palić. Powiedziałem, nie wróżę panu dobrze. Pamiętam, że odpowiedział, proszę się o to nie martwić. Zabije mnie coś zupełnie innego niż papierosy. Ich werde einen ganz anderen Grund sterben als an der Zigarette. Latem 1977 roku, dzień po morderstwie Ponto, siedzieliśmy w restauracji. Wskazał na fotografię w bulwarówce Bild i powiedział, będę następny. W dniu jego porwania mieliśmy posiedzenie w błękitnym salonie zrzeszenia. Powiedział do mnie, nie zmieniaj się, trzymaj kurs. Pożegnał się. Była 4 po południu, a o 5 to się stało, gdy wracał do domu.
Dla nas był to niewiarygodny wstrząs. Siedzi się koło kogoś, rozmawia z nim, później nagle widać zdjęcia samochodu. Wszyscy to widzieliśmy, zwłoki. To było straszne. Mercedes Schleiera nie jest opancerzony. Żaden pojazd nie osłania go z przodu. Jego ochrona jest słabo wyszkolona. 5 września czteroosobowy oddział RAF-u imienia Siegfrieda Hausnera zastrzelił kierowcę i ochroniarzy Schleiera. Prezes został odurzony i przewieziony w bagażniku do mieszkania w mieście Erfstadt-Librar. Gdy coś się stanie Schleierowi, niech zastrzelą tych 14. Nie ma takiej ustawy. Trzeba ją stworzyć. Położyć temu kres. Ustawiłbym ich na muszce. Albo natychmiast go wypuścicie, albo wszyscy zginą. Kule w łeb. Tym, którzy sądzili, że terroryzm to przemijający koszmar, udowodniono dziś dobitnie, że się mylą. Forma i rozmiar zamachów kolonii wyraźnie pokazują, że terrorystom chodzi o to, by wzorem nowocześnie uzbrojonych jednostek bojowych siać w kraju strach i przerażenie i by wzbudzać u obywateli długoterminową rezygnację. RAF popełnił wtedy wielki błąd. Zamierzałem wówczas zostać ich ministrem informacji. Nic z tego nie wyszło, ponieważ stwierdzono, że przemawiamy językiem czynu, a ten mówi sam za siebie. Zawsze w to wątpiłem. Gdy coś się robi, trzeba też coś powiedzieć, bo jeden zinterpretuje to tak, drugi inaczej. Uważacie się za wąską elitę, wybraną, by, jak piszecie, oswobodzić masy. Mylicie się. Masy są przeciwko wam. Zakończcie swoje szaleńcze przedsięwzięcie. Mylicie się. Nie damy się zarazić waszym szaleństwem. Jasne było, że kanclerz zdecydował się na twarde stanowisko, które wszyscy mogli ponadpartyjnie podzielać. Odtąd wiadomo też było, że rząd federalny w żadnym wypadku nie podda się szantażowi. To oznaczało codzienne rozmyślania. Co się dzieje? Zaginął, a w wiadomościach podali, gdzie może przebywać. Czy się chciało, czy nie, życie szło swoim torem, ale wszystko kręciło się wokół tej myśli. Mój Boże, mam nadzieję, że uda się go uwolnić. Gdy zauważyliśmy, że sztab antykryzysowy zaczyna stosować triki, by zyskać na czasie, aby nas znaleźć i zlikwidować, zaczęliśmy improwizację. Stwierdziliśmy, że chcemy wykorzystać każdą możliwą szansę na wymianę więźniów. Na tym etapie musieliśmy nawet dokonać napadu na bank, bo skończyły nam się pieniądze. Im dłużej to trwało, tym bardziej oczywiste było, że się nie uda. Coś takiego wychodzi od razu albo wcale. Tyle, że już było za późno, by coś zdziałać. Powstała blokada. Nikt nie mógł się wycofać. Dwa lata wcześniej, w roku 1975, podczas uprowadzenia berlińskiego polityka CDU Petera Lorenza przez oddział ruchu 2 czerwca, rząd federalny ustąpił wobec żądań porywaczy. W zamian za uwolnienie Lorenza pozwolono kilku terrorystom uciec do Jemenu. Wstrząsnęło to mną. Niewiele wcześniej w Berlinie porwali Petera Lorenza. Nie rozumieliśmy, dlaczego w jego przypadku rząd ustąpił, a w przypadku ojca nie. Sytuacja była bardzo podobna, niemal identyczna. W Erfstadt, przy ulicy Zum Rheingraben, oddział RAF-u przesłuchuje Schleiera, który ma opowiedzieć o swojej nazistowskiej przeszłości, polityce firmy Daimler-Benz, o strategii międzynarodowych koncernów. Federalny Urząd Kryminalny przygotował Schleiera na wypadek porwania. W
próbował nawiązać z porywaczami rozsądną rozmowę, na ile jest to możliwe dla zakładnika. Mógł się odwołać do swoich umiejętności menedżerskich. W końcu porywacze przewożą go do Hagi, a później do Brukseli. Przetrzymują go przez 43 dni. Gdy człowiek znajdzie się w beznadziejnej sytuacji, zaczyna się liczyć tylko to, co dla niego najważniejsze. Rodzina, przyjaciele, znajomi, a także pewne cechy charakteru, które go wyróżniają. Hans Martin Schleyer zaproponował, że po zakończeniu porwania zaprosi nas do Austrii, byśmy porozmawiali o tym, co się stało. Dla mnie, jako syna robotnika przymusowego z Polski, uwolnionego w wieku 19 lat z obozu koncentracyjnego przez Francuzów, istniało wiele ciekawszych zajęć od wspominania z nim starych czasów przy kieliszku. Befreit wurde, war, konnte ich mir natürlich was Besseres vorstellen, als mit ihm über die guten alten Zeiten abzusaufen. Was sich natürlich inzwischen zmieniło się to, dass ich że nie potrafię już pojąć, jak powstała ta motywacja i przekonanie, że postępujemy właściwie, że, jak mawialiśmy, jest to walka rewolucyjna. Po tym zdarzeniu po raz pierwszy podałem ją w wątpliwość. Pojawiła się pierwsza rysa. Później Peter Jürgen Bock stwierdził, że Schleyer przeszedł denazyfikację i jest miłym dziadkiem nazistą, z którym można się pojednać. Ten pomysł przedstawił kilku koncernom medialnym. Kerner Show, Spiegel TV. Nie da się przezwyciężyć przeszłości. Żyję z tą świadomością, ale czasami jest mi źle, jeżeli chce pan wiedzieć. Park Hotel w Düsseldorfie. Tam jest kaseta. Członek komanda, Stefan Wisniewski, próbuje przekazać informacje Eberhardowi von Brauchiczowi z firmy Flick. Przyjaciel Schleyera, Brauchicz, otrzymuje wiele informacji od RAF-u, przedstawicieli przemysłu, a przede wszystkim od samego Schleyera. Von Brauchicz będzie wściekły, jeżeli pan odmówi. Proszę się zastanowić. To informacja zawierająca ultimatum. Pan von Brauchicz tego potrzebuje. Natychmiast. Wszystkie jego wiadomości, także adresowane do Helmuta Kohla, przychodziły do mnie. Zapewne dlatego, że sądził, iż będę neutralnym pośrednikiem, który uczyni wszystko, co możliwe, by go uwolnić. Schleyer miał silną wolę przeżycia. Wcale nie chciał się poświęcać. W pierwszym oświadczeniu po porwaniu dałem do zrozumienia, że moje życie zależy od decyzji rządu federalnego. Tym samym zaakceptowałem ten fakt. Mówiłem jednak o decyzji, a nie o ciągnącej się ponad miesiąc wegetacji w ciągłej niepewności. Ktoś musi w końcu wziąć pod uwagę warunki, w jakich żyje. Sądzę, że to jego słowa. Nie manipulowali nim. Było im na rękę, że to powiedział, ale nie zmusili go do tego. Miało się poczucie, że po tylu latach zaangażowania z jego strony, gdy wpadł w poważne kłopoty, państwo powinno zająć się tą sprawą, a nie pozwalać, by tkwił w bagnie. W jego komunikatach dostrzegam odrobinę zwątpienia, niezrozumienie, niewiarygodne rozczarowanie. Od 5,5 tygodnia jestem przetrzymywany przez terrorystów tylko dlatego, że latami otwarcie angażowałem się na rzecz wolnościowego ustroju demokratycznego tego państwa. Na pewno chciał powiedzieć, że rozczarowała go pasywność wiodących polityków Niemiec.
Helmut Kohl zum Beispiel. Na przykład Helmuta Kohla? Das, was heute geschah, zeigt einmal mehr. Dzisiejsze wydarzenia pokazują, że w naszym kraju szaleje banda wściekłych morderców z zamiarem wypowiedzenia wojny naszemu narodowi, cywilizacji i temu, co nazywamy wolnością i demokracją. W obecnej sytuacji wszyscy musimy pojąć, że jest za 5:12. Wir alle müssen jetzt begreifen, dass es 12:05 ist. To było wzruszające. Opuścili go najbliżsi przyjaciele i znajomi, także z kręgów politycznych. Tylko bardzo nieliczni, jak von Brauchitsch, przynajmniej próbowali znaleźć rozwiązanie. Von Brauchitsch zaproponował, że przemysł zapłaci za niego każdą sumę. Wówczas można było odpowiedzieć, że skoro przemysł jest gotów zapłacić każdą sumę za tego starego nazistę, dlaczego nie zapłaci tym, których obrabował i wyzyskał w czasach nazizmu? Nigdy nie pozostawiałem wątpliwości co do tego, czy szanuje decyzję kanclerza Schmidta. Tylko czy nie było innego wyjścia? Na pewno nie istniała pokojowa alternatywa, ale może była jakaś niepokojowa. W kluczowym roku 1977, gdy wszystko zmierza do końcowego starcia frakcji Czerwonej Armii z organami państwa, Republika Federalna wewnętrznie rośnie w siłę. Przynajmniej tyle zdziałał RAF. Znacząca część społeczeństwa nie dała się wciągnąć w walkę przeciw panującemu systemowi. Jednak specjalne ustawy i cenzura wiadomości towarzyszą tymczasowemu stanowi wyjątkowemu. 17 października palestyńskie komando porywa samolot Lufthansy Landshut z 82 urlopowiczami na pokładzie. Uprowadzenie samolotu w połączeniu z kidnappingiem Schleiera ma zmusić rząd Schmidta do wypuszczenia kierownictwa RAF-u. Miałem wrażenie, że wielki brat przyszedł nam pomóc. Sami nie damy rady. Niemiecka partyzantka jest zbyt mała i licha. Przybyli więc bracia z Palestyny i zrobią to za nas. W pierwszej chwili pomyślałem, to już koniec, teraz musi być wymiana. A tego, że Siad Barre sprzeda się za marne 10 milionów, żaden z towarzyszy nie wyobrażał sobie w najgorszych koszmarach. Kanclerz Schmidt i ponadpartyjny sztab antykryzysowy reagują, angażując w Mogadiszu elitarny oddział GSG-9, który uwalnia wszystkich porwanych zakładników. Tej samej nocy w Stammheim umierają Bader, Raspe i Enslin, przypieczętowując los Hansa Martina Schleiera. Jeżeli można było uzgodnić z Siadem Barre, ówczesnym prezydentem Somalii, warunki ingerencji jednostki GSG-9, na pewno była możliwość podobnych ustaleń uwzględniających wymianę mojego ojca. Można się nad tym głowić bez końca. Państwo nie chciało ustąpić szantażystom ani dać okazji, by w to wątpiono. Naszej rodzinie pozostało tylko podważyć tę decyzję przed Trybunałem Konstytucyjnym, co nam się nie udało. Sądzę jednak, że ani rząd, ani sztab antykryzysowy nie mieli innej motywacji niż, mówiąc potocznie, trwanie przy swoim. W celu wyjścia z tej śmiertelnej militarnej logiki wymiany więźniów, z dzisiejszego punktu widzenia należało od początku zaostrzyć na przykład żądania odszkodowań dla robotników przymusowych w firmie Daimler-Benz. Solidaryzować się z setkami tysięcy robotników przymusowych z protektoratu Czech i Moraw, a jego samego całkowicie zdemaskować, żeby po powrocie do domu nigdy już nie zaszedł wysoko.
Aber niestety brakowało nam wówczas historycznej, społecznej i ludzkiej wrażliwości potrzebnej do takiego kroku. 19 października 1977 roku w Miluzie we Francji znaleziono ciało Hansa Martina Schleiera. Zginął poprzedniego dnia od 3 strzałów w tył głowy. Pierwotnie Raff chciał zostawić samochód z jego zwłokami przed urzędem kanclerskim. W ostatnim liście oddziału imienia Siegfrieda Hausnera czytamy: po 43 dniach zakończyliśmy nędzną i skorumpowaną egzystencję Hansa Martina Schleiera. Pan Schmidt, który od początku wkalkulował jego śmierć w cenę władzy, znajdzie go w Miluzie przy ulicy Charles Peguy, w zielonym Audi 100 na numerach z Bad Homburg. Nawet dziś nadal nie można stwierdzić, że społeczeństwo, politycy i państwo są współodpowiedzialni za śmierć Schleiera. Nareszcie to powiedziałem. Oczywiście jest to moja prywatna opinia, ale sądzę, że obiektywny fakt jest taki, że rząd powinien inaczej zareagować. Nie zrobił tego z różnych powodów. Sama myśl o tym, że nawet człowieka takiego jak Schleier, patrzącego w oczy bez błagania o litość, można zabić z zimną krwią, nie mieściła mi się w głowie. W tym czasie zmarło więcej osób. Nie żyje pilot samolotu Schumann, zastrzelony przez palestyńskie komando. Także samo komando, z wyjątkiem jednej kobiety, zostało rozstrzelane. Już wcześniej zginął kierowca i 3 policjantów. Po 6 tygodniach zakazu kontaktów znaleziono zwłoki 3 więźniów w Stanheim i ciężko ranną kobietę. Wszyscy mieli rodziny i przyjaciół, którzy chętnie by ich znów ujrzeli. Po co jeszcze zabijać Schleiera? Nie można było tego już postrzegać w ujęciu polityczno-strategicznym, przynajmniej ja tak to rozumiałem. Na ówczesnym etapie odczuwałem jako wielką niesprawiedliwość, że umierają wszyscy, bądź tak wielu dookoła, a przeżyje akurat ten, który ma nazistowską przeszłość i nigdy za nią nie zapłacił i nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności za to, co zrobił w Argentynie i RPA. Wówczas by ocalał i wyszłoby na to, że wspólnie przeprowadziliśmy tę akcję. To był dla mnie decydujący powód, by uznać tę decyzję za słuszną. Dziś bym powiedział, był świetnym kumplem. Miałem 27 lat, gdy widziałem go po raz ostatni. Byłem tydzień po ślubie. W moich ostatnich wspomnieniach widzę ojca siedzącego w barze hotelowym do 5 rano. Dookoła członkowie rodziny, którzy jeszcze dotrzymywali mu kroku. Taki obraz utkwił mi w pamięci. Nigdy nie było z nim nudno. Roztaczał wokół siebie pewien urok. Trudno będzie znaleźć kogoś, kto nie poddał się temu urokowi. Ludzie powiedzą, że miał fascynującą osobowość. Tak też odbieraliśmy go jako dzieci. Zawsze był, gdy go potrzebowaliśmy. To być może największy komplement syna pod adresem ojca. Takiego chcę go zachować we wspomnieniach. Spośród członków RAF-u, skazanych za uprowadzenie Schleiera, w więzieniu pozostają nadal Rolf Clemens Wagner, Brigitte Monhaupt i Christian Klar.
Pod koniec lat 90. niemiecki przemysł znalazł się pod presją z powodu pozwów zbiorowych byłych pracowników przymusowych mieszkających w USA. W samym protektoracie Czech i Moraw było ich niemal 600 tysięcy. W 1977 roku założono fundację imienia Hansa Martina Schleiera, a w 1983 otwarto w Stuttgarcie halę jego imienia. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet M Studio. Tekst Agnieszka Hayward. Czytał Maciej Orłowski.